Asiu, znajdujemy się na planie wyjątkowej właściwie sesji do magazynu Viva. Wyjątkowej dlatego, że tematem przewodnim będzie siła kobiet. Nie mam wątpliwości, że siłę w sobie masz, ale stwierdziłem, że zaczniemy od początku, czyli od dzieciństwa, bo tak sobie myślałem, co jest źródłem takiej siły i czasami, tylko wydaje mi się, że takim źródłem może być to, że nosimy taką siłę już w sobie. Jaką ty byłaś dziewczynką? Małą, rezolutną i pewną siebie? Powiem ci, że zaskakująco, ja nie byłam dzieckiem wcale takim aż bardzo rezolutnym i znaczy... Ja nie byłam bardzo pewną siebie dziewczynką. Ja byłam taką, wiesz, trochę księżniczką. Ja nie byłam taką dziewczynką, która, wiesz, biegała po trzepakach, uprawiała parkour, wiesz, biła się z chłopakami. Nie. Nic z tych rzeczy. Wiesz, ja się bawiłam laleczkami, lalkami. Ja nie lubiłam się ubrudzić w piaskownicy. Ja byłam tego rodzaju dziewczynką. Natomiast w momencie, kiedy w moje ciało zaczęły się wlewać kobiece hormony, ja takie miałam 12-13 lat, posłuchaj, ja z tego aniołka, takiego chodzącego na balet, w tutu, sukience i w baletkach, ja się zamieniłam w diabła. Poczułam w sobie taką moc, że ja byłam nie do zatrzymania. Ja nagle, wiesz, odpaliłam taką rewolucję w sobie samej i w swoim życiu dookoła, że ja sobie sama z tego oczywiście nie zdawałam wtedy sprawy, natomiast ja się stałam totalną rebeliantką, wiesz, przestała mnie interesować w tym momencie szkoła, tylko i wyłącznie moje przyjaciółki, cały gang się liczył, w związku z tym wszystkie towarzyskie historie były na miejscu numer jeden, szkoła i nauka stała się, przyznaję, dla mnie w tym momencie najmniej istotna. A rodzice nie mówili, że nie przystoi takie zachowanie dziewczynce? Oczywiście, że mi mówili. No, moi rodzice po prostu byli przerażeni, wiesz, taką przemianą. Nagle w taką, wiesz, rock'n'rollową rebeliantkę. Natomiast moi rodzice zdawali sobie sprawę z jednego, na szczęście, i wiesz, i to ich uspokajało, że ja nie dam sobie zrobić krzywdy i sama mam gdzieś taki instynkt i swoje granice, że ja sobie na pewno sama, ani sama sobie nie zrobię krzywdy, ani nie dam komuś zrobić sobie krzywdy. W związku z tym w moim wypadku, wiesz, alkohol, narkotyki, jakieś takie idiotyczne, niebezpieczne rzeczy, których czasami albo w ogóle nie można zawrócić, albo jest bardzo ciężko, nie wchodziły w grę. I to mnie, powiem ci szczerze, i mnie, a przede wszystkim moich rodziców, uratowało, bo ja nigdy nie szłam w taką jakąś stronę destrukcyjną, nigdy przenigdy.